Proszę bardzo. Dzień dobry, panie rektorze. Mam do pana dwa takie pytania. Właśnie ustawy 4048 czas, bo na dobrą sprawę to pytanie brzmi, czy zwykłemu Polakowi będzie lepiej czy gorzej? Bo jak mamy tą krzywą Mellaffera, to doszliśmy do wniosku, że rząd już bardziej nas golić nie da rady. Zwykły człowiek nie ma udziału w Tauronie, ani w innych państwowych spółkach. Nie ma z tego zysku, tylko pracuje w tej elektrowni. Na dobrą sprawę, jeżeli właścicielem elektrowni nie będzie Polak, tylko Żyd, no to co to zmieni z punktu widzenia Polaka? On nie da rady, ani więcej zarobi, ani mniej, po prostu dostanie pensję. Być może, że pan ma rację, ale doświadczenie historyczne poucza nas, że okupant raczej dba w pierwszej kolejności o własny interes, a o ludność okupowaną to o tyle o ile, żeby tam no, epidemii nie było, bo to jemu by zagroziło to, żeby tam no, zachować zdolność do pracy, żeby ludność okupowana zachowała zdolność do pracy, więc nie ma co ich tam morzyć głodem tylko, ale utrzymywać na takim minimalnym poziomie egzystencji, bo jak ktoś jest utrzymywany, musi walczyć o życie każdego dnia, to mu nie przychodzą do głowy żadne głupstwa, a w każdym razie trudniej mu przychodzą do głowy różne głupstwa. Bo kiedyś Stalin taki eksperyment zrobił, taka anegdotka jest, że różni tam zachodni, amerykańscy ci spytali Stalina, dlaczego on tak trzyma krótko tych swoich obywateli, takich gnębi. A on im nie powiedział nic, tylko zaprowadził ich do kurnika i tam były kury w dwóch końcach. W jednym końcu były kury, które były normalnie karmione, obficie i tak dalej, a w drugim były kury głodzone. No i otworzyli te kojce i wysypali przed jednymi i drugimi kurami ziarno. I te kury, które tam były syte, to tam podziubały, ale rozlazły się po całym kurniku. A te, które były głodne, to się rzuciły na to, walczyły między sobą o kolejność dziobania i tak dalej. Także myślę, że to jest bardziej prawdopodobne. To jest bardziej prawdopodobne. Dlatego wolałbym, żeby do tego nie doszło, bo wie pan, z taką okupacją, zwłaszcza gdyby koniunktury światowe się pogorszyły, a to zawsze jest możliwe, trudno by było się z niej wyzwolić. Ona by pod pewnymi względami była gorsza niż okupacja niemiecka czy sowiecka w czasie II wojny. Dlatego, że wtedy jeszcze, tam no, lepiej i gorzej, ale mogliśmy liczyć na to, że tam sojusznicy nie dadzą nam zginąć i nas w końcu tam wyzwolą i tak. A tu już by nie było takiej nadziei. Tu już by nie było takiej nadziei. I nie wiem, czy trwałaby 100 lat. Po 100 latach to byśmy się przyzwyczaili. Tym bardziej, że mamy do czynienia jednocześnie z tym zagrożeniem, mamy do czynienia z zagrożeniem drugim w postaci rewolucji komunistycznej, która i u nas już jest. Tylko nam się wydaje, że jej nie ma, dlatego, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy, bo my znamy strategię bolszewicką. To jest gwałtowna zmiana stosunków własnościowych, masowy terror i masowe duraczenie. To się zmieniło pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Zaczęto od strategii bolszewickiej odchodzić, bo ona okazała się na dłuższą metę nieefektywna. I teraz rewolucja bolszewicka jest prowadzona według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował taki włoski komunista Antoni Gramsci, który uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, sfera kultury. To znaczy co? Ano, trzeba zniszczyć kulturę burżuazyjną. No to ona już ledwo zipie. Ta kultura burżuazyjna jest pojmowana bardzo szeroko, nie tylko chodzi o twórczość tam artystyczną, ale prawo, obyczaje, instytucje, takie jak kościół, rodzina i tak dalej, wreszcie państwo. Celem tego jest przekształcenie historycznych narodów europejskich w tak zwany nawóz historii. I jeśli to by się udało, to właściwie już nie ma
przed nami żadnej nadziei. Nie ma przed nami żadnej nadziei, w każdym razie na bardzo długo. Przykładem jest naród czeski. Naród czeski po bitwie pod Białą Górą, gdzie tam wyrżnięto szlachtę po bitwie, nie w bitwie, tylko po bitwie, uwstecznił się do poziomu przednarodowego, utracił szlachtę własną. Szlachtą byli Niemcy. I Czesi się uwstecznili do poziomu przednarodowego, do poziomu narodowości. I dopiero w XIX wieku rozpoczął się mozolny proces powrotu do narodu, odrodzenia narodowego czeskiego. To ten przykład pokazuje, że jest to możliwe, że takie uwstecznienie jest możliwe. Myślę, że powinniśmy temu jakoś zapobiegać. Że ten aspekt ekonomiczny, który Pan poruszył, on też jest wątpliwy. Ale to jest tylko jeden z wielu aspektów okupacji. Tutaj mam drugie pytanie, bo jak na przykład no młoda osoba wyjeżdża za granicę, tak? To nie wyjeżdżam, żeby walczyć o Polskę w niemieckiej fabryce, tylko przyjeżdżam po zarobkiem. Przyjeżdżam do przedsiębiorstwa, które jest dobrze zarządzane, daje dobrą pensję, daje dobrą pracę, daje dobre możliwości rozwoju. Kiedyś Niemcy byli naszym okupantem. Ja teraz jadę do mojego byłego okupanta po to, żeby dobrze pracować. Bo zależy mi na tym, żeby przedsiębiorstwa były dobrze zarządzane. Jak tutaj w Polsce co rusz się natykamy na tym, że do przedsiębiorstw państwowych, zwłaszcza i do osoby po znajomości, już od zarządu praktycznie do jakiegoś brygadzisty jest po znajomości człowiek przydzielany. Przedsiębiorstwa źle funkcjonują. No, wśród moich kolegów to dochodzimy do wniosku, że najchętniej chcielibyśmy, żeby to wszystko upadło i żeby zostało sprzedane za granicę, żeby przyjechał praktycznie zagraniczny menadżer, ponieważ oni się znają na tym, jak prowadzić huty, stocznie, jak prowadzić wszystko. Nie chcielibyśmy się, w cudzysłowie, dożerać z osobami po znajomości. Może jeżeli po prostu, tak jak mówi Janusz Korwin-Mikke, że na wyborach wybieramy swojego oprawcę albo właściciela, to może powinniśmy sobie pozostawić. Pan Janusz czasami tak, żeby osiągnąć efekt, to czasami przesadza, ale wie pan, no dlaczego zaraz, żeby tu wszystko oddać cudzoziemcom i się poddać ich władzy, a nie lepiej zarządzać gospodarką normalnie u nas? Ja nie sądzę, żeby polscy obywatele byli głupsi od innych. Naprawdę nie wierzę i podam przykład, bo ja trochę jeżdżę po świecie i na przykład jutro lecę do Manchesteru i tam mam trochę znajomych tych Polaków i oni wcale nie są tacy obojętni na polskie sprawy. O, podam przykład, jest tam takie stowarzyszenie młodzieżowe, polskie Patrie Fidelis. Ono nie jest liczne, ale dosyć energicznie działa. No i kiedy premier Cameron, bo to jeszcze za niego rządów, zaczął tam Polakom wymyślać, żeby się podlizać własnym tamtym narodowcom, to oni urządzili demonstrację na Downing Street i mają kontakty tam z mediami angielskimi, nie tam polonijnymi, tylko angielskimi mediami, nagłośnili to. I premier Cameron musiał się zreflektować. 800 ludzi tylko wiedzieli, czego chcą. Troszeczkę zmienili politykę jednego z mocarstw światowych. A potem jeszcze poszli za ciosem, bo proklamowali strajk polskich pracowników. Nie taki, żeby tam pokazać Anglikom, że wy bez nas to sobie nie poradzicie. Nie. Bardzo mądrze to zrobili. Mianowicie polscy pracownicy brali zwolnienia z pracy, żeby oddać krew do angielskich szpitali. Media angielskie oszalały z zachwytu. Tylko jednego słowa zapomnieli dodać. Te media zapomniały dodać, że Polacy znowu oddają krew dla Anglików. Znowu. Ale no i tu już nikt nie mógł powiedzieć złego słowa. Także wie pan, to nie jest tak, że tych ludzi nic nie obchodzi. Przeciwnie, wielu z nich to są bardzo tacy oddani patrioci. I wcale nie są głupsi od Anglików tyle, tylko rzeczywiście. O, mam przykład taki, grupa 15 inżynierów z Kalisza, których zwerbował angielski pracodawca. Miał właściciel fabryki,
która produkowała protezy medyczne, ale no, była na progu bankructwa, dlatego że te protezy nie funkcjonowały. Klienci zwracali im. I ci przyjechali tam i to, oni sami mi to opowiadali, więc ja początkowo nie chciałem im wierzyć, bo myślałem, że to megalomania taka. Powiedzieli mi, że angielscy inżynierowie nie umieją matematyki. I tak tam te protezy robili tak pi razy oko, żeby Anglia nie zginęła. No i to nie działało. Oni wzięli się od podstaw za to. Wyprowadzili tę fabrykę na prostą. No i oczywiście wtedy się zaczęły intrygi, że tu Polacy się panoszą, że to, że tamto. I oni mnie bardzo tak, taka atmosfera wrogości wobec nich narastała. I oni wreszcie poszli do tego szefa. I mówią, o co chodzi, a ten taki trochę był no, zakłopotany, mówi, wiecie, rozumiecie i tak. To on mówi, jak nie chcecie nas tutaj, to się tam sami rządźcie. I to znowu wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Także nie jest tak, że my byśmy sobie nie dali rady. Dalibyśmy sobie radę, tyle tylko, że musimy odblokować narodowy potencjał gospodarczy. To rzeczywiście musimy zrobić i to jest najważniejsze zadanie chyba, jakie stoi przed Sejmem, takie długofalowe. Bo narodowy potencjał gospodarczy jest zablokowany, co pan zresztą słusznie zauważył, przez trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest niewłaściwy, wadliwy model ekonomiczny państwa. Ja go nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego, czy jest pracowity, przedsiębiorczy, pomysłowy, czy ryzyka się nie boi, czy ma szczęście. Jak ma te wszystkie zalety, przeboruje sobie dostęp do rynku i tam odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. A w kapitalizmie kompradorskim o dostępie do rynku decyduje przynależność do sitwy. Z tajnymi służbami tam najtwardsze jądro. Ponieważ większość społeczeństwa do sitwy nie należy, to musi zostać wyrzucona poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, tak zwanymi strategicznymi sektorami, gdzieś na obrzeża i tam może dłubać sobie kit z okien, wydłubać, bo przecież każdy z czegoś musi żyć, jeszcze podatki zapłacić. Ale w rezultacie tego narodowy potencjał gospodarczy jest wykorzystany w niewielkim stopniu. Drugim czynnikiem blokującym jest postępująca biurokratyzacja państwa. I trzecim czynnikiem, na który właśnie warto zwrócić uwagę, bo to jest niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Co ten projekt przewidywał? Po ostatecznym zwycięstwie niemieckim na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej miały być utworzone państwa pozornie niepodległe, ale faktycznie niemieckie protektoraty i uwaga, uwaga, o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. W 1918 roku nie udało się tego wprowadzić, bo Niemcy przegrały, ale 90 lat później, 1 maja 2004 roku, przyjętych zostało 8 państw środkowoeuropejskich do Unii Europejskiej, której Niemcy są politycznym kierownikiem. No i zostały stworzone polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa. I on jest realizowany. I to, o czym pan mówi, to są jedne z wielu konsekwencji tego. I z tym musimy coś zrobić, no bo albo rzeczywiście ostatni zgasi światło i tyle. Ja bym wolał, żeby tak nie było. Proszę bardzo. Pani tutaj prosi o głos. Przepraszam, wcześniej pan. A, no to jak wcześniej, to tak. Prior tempore potier iure. Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja chciałem zwrócić uwagę temu młodemu panu, że troszkę musi się popracować nad swoim spojrzeniem w tył, jakie Polska przeszła dzieje. I to odnośnie sprawa żydowska
jak i sprawa niemiecka. Nie można wpuszczać obcego do swojego domu, żeby panu zagospodarował wszystko, bo pan na tym przegra. Wszystko pan przegra. Tak nie można myśleć, a jest pan młody i musi pan tu zrobić swoją rewizję swojego ducha. Bo wpuścić kogoś, żeby zarządzał panem, to pana zniszczy. To ja tylko chciałem tak na... No, jeśli można dodać do tego, no była taka próba i to podjęta w dobrej wierze. Za czasów w XVIII wieku, kiedy chodziło o wybór Stanisława Augusta na króla Polski. Inna rzecz, że tu, a proszę usiąść łaskawie, Katarzyna właściwie wpadła na ten pomysł, bo tak zachowała się korespondencja. Katarzyna pisze do Stanisława Augusta, z którym utrzymywała zresztą nie tylko korespondencję, ale tam bliższe spotkania trzeciego stopnia. No i pisze tak, wysyłam hrabiego Keyserlinga, żeby zrobił ciebie królem, a jak to nie będzie możliwe, to życzę sobie, żeby królem został książę Adam Czartoryski. I zwolennicy familii, czyli stronnictwa Czartoryskich, które było rzeczywiście takie patriotyczne, obawiali się kontrakcji hetmana Branickiego. I żeby uniemożliwić mu użycie wojska przeciwko Stanisławowi Augustowi, to żeby go zneutralizować, to zaprosili wojska rosyjskie. I one już potem nie wyszły. Między innymi dlatego, że w 1720 roku w Poczdamie został podpisany tajny traktat między Prusami i Rosją, który miał zapobiec wszelkim próbom powiększenia wojska w Polsce. I mimo, że takie próby były podejmowane, nawet niektóre dochodziły do fazy ustawodawczej, to żadna się nie udała, dlatego że obydwa te państwa miały tak rozbudowaną agenturę w Polsce i tak wpływową, że ona każdą taką próbę potrafiła zablokować. O, dzisiaj też tak jest, więc to, no ale to jest osobny temat, więc ja nie chciałbym wszystkich naraz poruszać, całego świata naprawiać, bo to by było nieznośne.